Czasami jest tak, że czekamy na pewną produkcję i jak głupi wierzymy twórcom na słowo. Czas mija i mija, a obiecanego cukierka brak. Tak, obecnie jest z koreańskim MMO Blade & Soul. Na szczęście kawałek magii świata gry uchylono nam przy pomocy japońskiej animacji. Nie znam szczegółów fabularnych samej gry, ale historia opowiedziana w anime jest tak prosta, że pewnie bez dźwięku każdy by odgadł, co się stało. Główna bohaterka Aruka z klanu Miecza szuka zemsty za zabójstwo swojego mistrza. I tak przez 12 odcinków aż do finału. Ostatni epizod o numerze 13 to taki zapychacz, który moim zdaniem można było pominąć. Zresztą większość ważnych informacji zostaje nam na tacy podana na początku samej przygody. Tak, może to popsuć zabawę, bo wiemy co, jak i gdzie oraz nawet możemy domyślić się, jak ta cała historia się zakończy. Oczywiście znajdzie się kilka fajnych smaczków, o których dowiadujemy się pod sam koniec. Jeden z nich związany jest z samą Aruką, która może na początku drażnić widza swoim pustym emocjonalnie charakterem. Zresztą nie tylko ona, bo jej największa rywalka Jean Varel również ma tę anemiczną przypadłość. Reszta osób niczym szczególnym się nie wyróżnia, rzekłbym nawet, że ich osobowości jak i motywy są schematyczne i do przewidzenia. Co ciekawe, większość postaci spotykanych to kobiety o wielkich biustach, co zapewne jest jakimś tam ukłonem w stronę gracza MMO. Muszę to przyznać, a rzadko mi się to zdarza, że natężenie wielkich piersi na ekranie wyglądało jakby było robione trochę na siłę. W końcu Blade & Soul to produkcja nastawiona na akcję, która wyszła nieźle. Sceny walk oraz sama animacja to moim zdaniem plusy warte uwagi. Widać, że budżet poszedł w stronę wizualizacji, chociaż w ostatnich odcinkach było parę zgrzytów, to nie wpływają one na moją ocenę co do tego aspektu. Mocną stroną jak dla mnie była muzyka z openingu, jak i endingu, które brzmią świetnie, nawet osobno. Szczególnie utwór Rainbow, który na długo utkwi w moich ulubionych. Ta produkcja oparta o koreańskie MMO z pewnością jest tym dla fanów pierwowzoru, czym BlazBlue, a Alter Memory dla fanów BlazBlue. Nie zmienia to faktu, że jest średniakiem, o którym za jakiś czas zapomnę. Jeżeli jednak nie macie nic do oglądania, to będzie dobry, lekki zapychacz czasu, ale nic poza tym.